kilkaset wstrząsów na turystycznych wyspach Hiszpania. Wstrząsy sejsmiczne na Wyspach Kanaryjskich. Ostatniej doby w rejonie Wysp Kanaryjskich odnotowano kilkaset wstrząsów sejsmicznych, które dochodziły do magnitudy 4. Najwięcej wstrząsów wystąpiło na wyspie Palma, poinformował hiszpański Instytut Geograficzny. Władze IGN podały, że najsilniejsze wstrząsy wystąpiły w gminie El Paso, usytuowanej na wyspie Palma. Dotychczas nie potwierdzono tam żadnych ofiar ani zniszczeń. Eksperci z Kanaryjskiego Instytutu Wulkanologii INVOLCAN wskazują, że na archipelagu w ostatnich dniach notowano niewielkie, choć liczne wstrząsy. Przypuszczają, że ruchy ziemi mają związek ze zwiększeniem aktywności wulkanu Cumbre Vieja. W jego rejonie od soboty zanotowano ponad 400 wstrząsów. W obecnym roku zaobserwowano znaczący wzrost aktywności sejsmicznej również w regionie Andaluzji, na południu Hiszpanii. Tylko w styczniu i sierpniu zanotowano w okolicach miast Grenada i Malaga tysiące wstrząsów. Najsilniejsze przekroczyły magnitudę 4. Wstrząsy powtórzyły się w tym regionie Hiszpanii i 28 sierpnia. W ciągu zaledwie kilku godzin ziemia zadrżała w południowej części Andaluzji ponad 50 razy. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę ponad 4,9.